Rusini drżeli przed jego potęgą. Niemcy czuli do niego respekt większy niż do jakiegokolwiek innego wodza. Wikingowie bali się go spotkać na polu boju. Dlaczego jego wojowie byli niepokonani? Tego i innych ciekawostek o pierwszym polskim królu, Bolesławie Chrobrym oraz jego armii dowiecie się z tego materiału. Z tej strony Szymon Słodowy z kanału Historyczny Top. Mam wielką przyjemność być autorem pierwszego filmu na kanale Ciekawostki Historyczne. Wraz z portalem o tej samej nazwie, który z pewnością znacie, postanowiliśmy reaktywować działalność serwisu na YouTube, a niniejszy materiał jest pierwszym z planowanych. Z tej okazji zostawcie pod tym filmem łapkę, komentarz oraz suba z dzwonkiem, bowiem dzięki temu ten kanał zyska szansę na dotarcie do szerszej grupy odbiorców, a z pewnością na to zasługuje. W opisie znajdziecie linki do innych artykułów związanych z przedstawianą dzisiaj tematyką oraz odesłanie do mojego kanału, o którym wspomniałem. Z życzeniami miłego oglądania zaczynajmy dzisiejszą opowieść. Opowieść o władcy, który jako pierwszy w historii Polski założył na głowę królewską koronę. Drużyna i książę byli jak dwie połówki jednego owocu. Książę organizował wyprawy, z których przywożono łupy i niewolników, dzięki czemu miał środki na utrzymanie swoich wojów. W pewnym sensie wyprawy wojenne były koniecznością. Jak pisał węgierski historyk György Györfi, utrzymanie władzy zawsze zależy od tego, czy władca jest w stanie zaspokoić materialne wymagania swojej drużyny i zapewnić sobie za pomocą stałych świadczeń jej wierność. Jeżeli książę nie ma dochodów, z których mógłby płacić żołd i utrzymywać armię, ani nie umie zorganizować przynoszących łupy wypraw, jego wojownicy odwrócą się od niego lub podniosą bunt. Tyle, że podobny model jak w Polsce obowiązywał m.in. w Czechach czy na Węgrzech, a to jednak Bolesław przyćmił wszystkich sąsiadów skalą swoich działań. Lista podbojów pierwszego króla Polski może imponować. Morawy z Ołomuńcem, Czechy z Pragą, Łużyce, Miśnia, Kijów, ziemię kilku pruskich plemion, tereny dzisiejszej Słowacji czy tajemnicza kraina Selencja. Na mapie widzicie rzeczone ziemie oraz zasięg państwa zarządów Chrobrego. Chrobry płacił dobrze, ale wymagał też posłuszeństwa. Polacy byli karnymi wojami. Jak podkreślał Andrzej Nadolski w swojej książce poświęconej wojskowości czasów Bolesława. Źródła nie przekazały nam w każdym razie ani jednej wiadomości o złamaniu dyscypliny w wojskach polskich Chrobrego. Natomiast wyraźnie wspominają, że ówczesna armia niemiecka była daleka od pożądanej karności. Zresztą tylko spróbowaliby. W 1013 roku Bolesław zorganizował wyprawę na Ruś, wspierany przez wojowników z koczowniczego ludu Pieczyngów. Ci ostatni okazali się krnąbrni. Polski władca, nie bacząc na konsekwencje, zaatakował i wymordował więc własnych sojuszników. Jednocześnie Bolesław nie szafował hojnie krwią ludzi sobie lojalnych. Wręcz przeciwnie. Kiedy nie widział szans na zwycięstwo, wycofywał się i unikał otwartej bitwy. Tak było w 1004 roku, gdy na wieść o zbliżającej się niemieckiej armii uciekał z Pragi. Tak było w czasie wojny z Rzeszą w 1005 roku, gdy cofał się aż do Poznania. Jak i na przełomie 1018 i 1019 roku, kiedy ewakuował się z Kijowa. Jak słusznie zauważył Andrzej Nadolski, wojska Chrobrego cofały się często. Nigdy jednak, jak sądzić można, nie poszły polskie siły zbrojne w rozsypkę. Nigdy odwrót nie zamienił się w ich całkowitą katastrofę. Z
ścigający jej nieprzyjaciel z reguły napotykał po pewnym czasie ponownie zorganizowany opór. Bywało i tak, że wojowie Bolesława rwali się do walki, ale zatrzymywał ich książęcy rozkaz. W 1010 roku niemiecki król Henryk II wkroczył do Polski, a Bolesław zwał w Głogowa, obserwował płonące w oddali grody i wioski. Dowódcy namawiali władcę, by w otwartym polu stawić czoła najeźdźcom, lecz chrobry pozostał nieugięty. Obawiał się niepotrzebnej rzezi swoich ludzi. Wprawdzie Niemcy objuczeni łupami wrócili do Rzeszy, ale książę zachował przy życiu swoich wojów i już niebawem wykorzystał okazję, by krwawo zemścić się na agresorach. Najbliższym złamania potęgi Bolesława był wspomniany niemiecki władca Henryk II. Pierwszą wyprawę na Polskę zorganizował w lutym 1004 roku. Zima była nietypowym terminem na tego typu akcje, bowiem zwykle sezon wojenny zaczynał się późnym latem. Swoją drogą bizantyńskie traktaty wojskowe radziły, by Słowian atakować właśnie zimą, kiedy nie mogli skryć się za leśnym listowiem, a śnieg ułatwiał ściganie uciekinierów. Jednak wielkie opady śniegu, a zaraz potem nagła odwilż skutecznie uziemiły niemieckie wojska. Nie sposób było przedzierać się najpierw przez zaspy, a później przez zwały pośniegowego błota. Odtąd Henryk II atakował już Polskę latem lub wczesną jesienią, za każdym razem z coraz gorszym efektem. Kiedy w 1015 roku podzielił swoje siły na cztery armie, Bolesław przyblokował dwie, trzecią zatrzymał dywersyjnym atakiem na Austrię, a czwartą zapędził na bagna i zgotował jej krwawy koniec. Dwa lata później, w 1017 roku, niemiecki władca nie dzielił już swoich sił. Utknął jednak pod Niemczą. Kronikarz Tietmar, opierający się na relacjach naocznych świadków, pisał, co następuje. Cesarz nakazał naszym zbudować różnego rodzaju machiny oblężnicze. Wnet atoli ukazały się bardzo podobne do nich u przeciwnika. Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę. Gdy zdarzyło im się coś pomyślnego, nie wykrzykiwali nigdy z radością, ale i niepowodzenia również nie ujawniali przez wylewne skargi. Mimo, że Henryk II wyciągał wnioski ze swoich porażek, to jednak w 1017 roku pod Niemczą po raz kolejny musiał przełknąć gorycz porażki. Po trzech tygodniach Henryk II kazał szturmować Niemcze, ale budowane z wielkim trudem machiny oblężnicze, tu cytat, szybko spłonęły od ognia rzuconego z wału. Próby wspięcia się na wały obronne kończyły się niepowodzeniem. Koniec końców pokonany imperator musiał zawrócić. Bolesław czasami imał się fortelów godnych sienkiewiczowskiego pana Zagłoby. Mimo dobrej orientacji w terenie, charakteryzującej ludzi tamtej epoki, średniowieczne armie musiały korzystać z usług miejscowych przewodników. W 1005 roku chrobry przekupił ludzi, którzy mieli poprowadzić niemiecką armię przez tereny położone między Łabą a Odrą. W efekcie, zamiast najkrótszą trasą, wojownicy Henryka maszerowali kilkanaście dni przez bagna i pustkowia. Książę dbał też o łączność między swoimi oddziałami. Gońcy błyskawicznie krążyli od jednego do drugiego. Większość informacji musieli zapamiętywać, czasami dane liczbowe karbowano na kijach. Chrobry był mistrzem forteli. Potrafił zaskoczyć wroga w najmniej oczekiwanym dla niego momencie, nagłym uderzeniem. Duża w tym zasługa polskich koników. Może nie wyglądały zbyt okazale, ale miały inne zalety. Zacytujmy. Szczególnie w złych warunkach komunikacyjnych koniki wykazują wysokie walory użytkowe. Podkreślana bywa ich zdatność do łażenia po rozmiękłym gruncie, zwłaszcza w okresie roztopów.
Wojna, jak powiada Clausewitz, to kontynuacja polityki. Chrobry był pod tym względem perfekcjonistą. Jeżeli w którymś z sąsiadujących z Polską krajów dochodziło do zawirowań politycznych, natychmiast zjawiali się piastowscy wojowie i zajmowali kolejne ziemie, często bez przelewu krwi. Na wieść o śmierci swojego przyjaciela, cesarza Ottona III, polski książę zalał się łzami, ale zaraz potem wkroczył na teren Rzeszy, biorąc pod swoje panowanie Łużyce i Miśnie. Obyło się bez bitwy i krwawych walk, a niemieccy możni z Łużyc sami złożyli hołd polskiemu księciu. Podobnie było z zajęciem Pragi. Chrobry wcześniej zdestabilizował czeską scenę polityczną. Najpierw osadził tam na tronie swojego okrutnego kuzyna Bolesława III Rudego. Kiedy ten zapędził się w mordowaniu przeciwników, podstępnie go uwięził, oślepił i zajął jego miejsce jako ostatni sprawiedliwy. W świadomości historycznej funkcjonuje Bolesław Chrobry jako ten, który przez lata walczył z germańskim żywiołem. Owszem, toczył boje z niemieckim królem, lecz zarazem pierwszy król Polski był politykiem niezwykle elastycznym. Kiedy atakował Ruś, czy to w 1013, czy w 1018 roku, zawsze wspierały go posiłki przysłane przez Henryka II. Bolesław umiał szukać sojuszników dosłownie wszędzie, kontaktując się nawet z włoskimi możnowładcami i luksemburskimi hrabiami. Był świetnym dyplomatą, a to cecha, której często brakowało późniejszym władcom. Już o wojach pancernych jego ojca, Mieszka I, mówiono, że setka ich znaczy tyle, co 10 setek innych wojowników. Ludzie Bolesława Chrobrego musieli wyróżniać się w boju. Morale wśród polskich wojów z pewnością były wysokie. Jednak imiona dowódców z przełomu X i XI wieku przepadły na zawsze. Tylko dzięki obcym przekazom wiemy, że wśród podkomendnych Mieszkowego syna znajdowali się czeski książę Sobiesław, brat świętego Wojciecha, niemiecki rycerz Eryk i, chociaż jego profesja jest dyskusyjna, niejaki Stoigniew, który dwukrotnie posłował z ramienia Chrobrego do Rzeszy. Pamięć o czynach Chrobrego i jego drużyny przetrwała 1000 lat, jednak oprócz władcy pozostaje tylko obraz bezimiennych kilkunastu tysięcy wojów, uzbrojonych głównie we włócznie, topory i łuki, rzadziej w drogie miecze, którzy pod wodzą charyzmatycznego Bolesława Chrobrego dokonali rzeczy niezwykłych. Pierwszy król Polski był zdobywcą, jaki nie przytrafił się już nigdy w rodzie Piastów. I nie ma w tym żadnej przesady. Któż bowiem zdoła godnie opowiedzieć jego mężne czyny i walki stoczone z narodami okolicznymi, a cóż dopiero na piśmie przekazać je pamięci? Pytał retorycznie anonim zwany Galem. Wprawdzie pod piórem tego kronikarza Chrobry jest przesadnie idealizowany, lecz w przypadku sukcesów militarnych możemy częściowo weryfikować dane Gala w oparciu o starsze, zagraniczne źródła. I za każdym razem, gdy mówimy niczym przy karcianym stoliku sprawdzam, okazuje się, że Gal miał zupełną rację. Chrobry był geniuszem wojny. W tym materiale to wszystko. Wątek wojsk Chrobrego oraz jego umiejętności bojowych i strategicznych z pewnością należy do tematów, które nie są łatwe, m.in. z powodu skąpości źródeł. W opisie filmu macie podane te z nich, które posłużyły autorowi tekstu do stworzenia tej publikacji. Koniecznie przedstawcie w komentarzu swoje zdanie na temat zakładanego geniuszu Chrobrego. Jeżeli film Wam się spodobał, oceńcie go łapką, sprawdźcie inne artykuły na portalu Ciekawostki Historyczne oraz zostawcie na kanale suba z dzwonkiem, aby nie ominęła Was żadna z przyszłych premier. Ja dziękuję za uwagę. Film wyprodukował Szymon z kanału Historyczny Top na bazie tekstu Michaela Morys-Twarowskiego. Do usłyszenia!